Pojawiają się coraz to nowe artykuły. Wiem, że nawet jeden prostowałaś i chciałam tutaj nawiązać do sprawy karnej, która była szeroko komentowana. Rozumiem, że czułaś taką potrzebę, aby się z tym podzielić i udowodnić, że jesteś niewinna. Absolutnie nie chodzi o żadne tłumaczenie się. Pracujemy w takiej branży, że takie zaświadczenie co pół roku zawsze mam w portfelu, jak każdy z naszych pracowników. W związku z czym to był naturalny odruch, a myślę, że opis powiedział wszystko, co mam tam do powiedzenia. Poznałaś Dagmarę. Jak wrażenia? Jakie wywarła na tobie w ogóle emocje? No i czy jest szansa, że się zaprzyjaźnicie? Czy raczej zostaniecie rywalkami? Nigdy w życiu. Ja nikogo nie traktuję jak rywalki. Mam nadzieję, że dziewczyny z Królowych Życia również. Poznałyśmy się wszystkie na jednej z sesji i z odcinków Królowych Życia, który niebawem będzie emitowany. I tak naprawdę wszystkie dziewczyny są świetne, natomiast z Dagmarą od razu wzrokiem to było porozumienie wzroku. To tam nie trzeba było słów, po prostu... To się stało i koniec. Jest świetną kobietą, podobną do mnie, albo ja do niej, jest troszkę starsza.